Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj nadszedł dzień sądu. Pokażę wam pewien tajny folder, który mam w swoim komputerze, którego obiecałem sobie nigdy nie otwierać. Folder, który jest przeznaczony na czarną godzinę, a w tym przypadku dosłownie na 10 czarnych godzin bez dostępu do internetu. Zapytacie się pewnie, co takiego strasznego jest w tym folderze. Są w nim 3 gry, które wybrali mi bez litości widzowie na Discordzie, żebym nagrał w przypadku dnia bez internetu. I pewnie zapytacie się, o co tak naprawdę chodzi, skoro i tak ciebie teraz przebieg widzimy, więc to za brak internetu. Osoby, które śledzą mnie na Instagramie, już pewnie o tym wiedzą. Oczywiście macie link do mojego Instagrama w opisie pod filmem. Otóż dzisiaj nie mam internetu, ale wy ten film pewnie widzicie wtedy, kiedy już będę miał możliwość rzucenia tego filmu. I Play rzuciło mi wyzwanie, w którym od godziny 14 do godziny 24 nie mogę być online. A to tak naprawdę ma głębsze dno, ponieważ te 10 godzin, które wytrzymam bez internetu, będzie internetem dla was. A dokładniej mówiąc, będzie to 10 GB internetu dla was, jeżeli macie Play na kartę. Zaraz chwilkę posłuchajcie. Otóż trwa teraz akcja, w której od lutego do kwietnia możecie zyskać w sumie 30 GB internetu. Dokładnie mówiąc, o co chodzi. Jeżeli macie Play na kartę i doładujecie swoje konto dowolną kwotą w aplikacji Play24, to możecie odebrać raz w miesiącu, w lutym, w marcu oraz w kwietniu 10 GB internetu, czyli tak jak mówiłem, w sumie 30. Żeby go włączyć, to wystarczy w aplikacji Play24 wejść w zakładkę dla ciebie, pakiety, internet, a następnie włącz darmowy internet. Wtedy na wasze konto wpada 10 GB pakietu internetowego. Dzięki czemu nie będziecie musieli być nigdy offline, tak jak ja jestem teraz. Oczywiście również zachęcam was, żebyście czasami wylogowali się z internetu, ale teraz zobaczmy, jakie gry przygotowali dla mnie moi kochani widzowie, którzy bardzo mnie lubią, prawda? Przyznam, że tytuły wyglądają naprawdę ciekawie. Jeżeli chcielibyście więcej kompilacji growych takich jak ta, to koniecznie będziecie łapeczkę w górę 10 tysięcy i szukam kolejnych 3 dziwnych gierek. Mam nadzieję, że chociaż ten tytuł tych wszystkich kompilacji nie jest zajęty, bo jakby nie patrzeć, to wszystkie rzeczy związane z 3 grami są już zajęte przez wszystkich na świecie. I z tego co wiem, to 2 z tych gier to horrory, a jedna jest śmieszkowa. Ale znając mnie i znając was, wszystkie gierki będą śmieszkowe. I na pewno będziemy się śmiać nawet jako asystent patologa w prosektorium. Mam już doświadczenie w pracy ze skalpelem i innymi medycznymi narzędziami, dlatego po prostu rozpocznijmy nową grę od cześć. Cześć Valeria, to jest Raymond. Wiem, że jest późno i naprawdę z tego powodu przykro, ale mam do ciebie olbrzymią prośbę. Miałem późną paczkę do odebrania, aha, chyba zwłoki musiał odebrać i już rozpoczynał pracę przy tych zwłokach, ale niestety stało się coś nagłego w rodzinie i musiał opuścić biuro. I teraz nas pyta, czy my przypadkiem nie będziemy w stanie tego zrobić za niego. No, nie ma sprawy, ale jeszcze tego nigdy w życiu nie robiłam. Więc czy to będzie okej? Okay? Robiłaś to już tyle razy. Mam dla ciebie nawet checklistę, tak na wszelki wypadek. Już zrobiłem niektóre rzeczy, ale ufam, że pomożesz. Dobra. Dobra. Valeria będzie twoją najlepszą asystentką. Na pewno nie wywalisz Valerii z pracy po tym, jak się tym wszystkim zajmiemy. Bardzo creepy miejsce jak na prosektorium. To będzie ciekawe. O! To jest najważniejsza rzecz. Możemy już wyjść? Nie możemy już wyjść, ale możemy za to sobie tutaj zrobić odrobinę lepszy klimacik. Tak, to jest chyba najważniejsze w tym przypadku. Nie możemy tej świeczki wziąć ze sobą? Niestety nie. A oto moja checklista. Sprawdziłem już jakieś punkty witalne, umyłem ciało oraz ogarnąłem twarz. Wiesz, co robisz? Ale w razie czego masz tutaj listę. Dziękuję, do widzenia. Ja już czuję, co się stanie. O, obstawiajmy, dobra? Na pewno otworzy oczy, na pewno zapie mnie za rączkę i zrobi parę innych nieciekawych rzeczy. Wiecie co, może zamkniemy na wszelki wypadek drzwi, jakby nasze ciało chciało stąd teraz uciec. I chyba właśnie przez przypadek coś zrobiłem, bo chciałem podotykać rzeczy i zauważyłem, że musimy ubrać płaszcz i rękawiczki. I tu chyba właśnie były rękawiczki. Myślałem, że to będą jakieś chusteczki, ale nie. Mamy rękawiczki już założone, więc teraz tylko właśnie płaszcz, żeby się przypadkiem nie pobrudzić. I mamy już część zrobioną. I teraz potrzebujemy jakichś narzędzi, czyli potrzebujemy skalpel, jakieś tuby, czyli jakieś rurki chyba do odprowadzenia płynów. Trokars? To jest chyba coś z... jakieś narzędzie, będziemy wszystkiego dotykać najwyżej i posprawdzamy. To jest na pewno strzykawka, jak dobrze widzę, to ją zabieramy. Jest też skalpel, ale nie mogę go podnieść, to chyba będziemy musieli wszystko po kolei tutaj zostawiać. O, to dobra. To są skalpele jednorazowe. Więc będziemy musieli naprawdę później sporo zapłacić, jak jakiś zepsujemy. To są w ogóle kolejne drzwi. Nie wiem, dokąd prowadzą, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ej, mam pomysł. Zróbmy to po ciebie. O ciemku, gdzie jest to światło cholerne? Widzieliście to, co ja właśnie teraz widziałem? To był naprawdę zły pomysł, żeby tego światła teraz używać. Ja chcę tej miotły użyć, żeby się obronić przed tym. Tego się spodziewałem. Słuchajcie, to będzie coś, to jest dla nas. Wszystko bierzemy po kolei po prostu.
To się na pewno wszystko przyda. Poderżnij sobie gardło. Czy to było wcześniej we wskazówkach napisane, bo mi się coś nie wydaje? Dobra, prototyp pudełka. Zapomniałem, że jeszcze pudełka nie wynaleziono. To? O, to jest to. Dobra. Czyli mamy już wszystko. Pani uśmiech z twarzy nie schodzi. Dobrze, że moi pacjenci zazwyczaj nie mogą narzekać. Potrzebujemy etanolu. Mam nadzieję, że proporcje same się zrobią. Potrzebujemy tego. Dobrze, że wszystko jest też pod ręką. I chyba potrzebujemy tego, co było tutaj. Nie mam żadnego pojęcia, co tak naprawdę tworzę. Wybaczcie mi moją nieznajomość tej konkretnej pracy. Coś jeszcze? Okej, to się samo zrobiło. Halo? Powiedziałem, że nie mogą narzekać. Nie otwieram tych drzwi, nawet o tym nie myślcie, nie. Czy mnie znasz? Czy zaraz mi zaśpiewasz jakąś piosenkę? Czy wróciły do mnie wszelkie strachy z egzorcyzmu w tym momencie? Dobrze, że sobie poszła. Dobrze, że ich w pobliżu nie ma. Czy nasz doktorek nie wspomniał przypadkiem o jakichś eksperymentach, które zlecił mu Watykan? Okej, zamknięte, to nie będziemy musieli nic na szczęście robić. Co miałem dalej wykonać? Miałem chyba coś przeciąć, nie? Okej, nic się tam dzieje. Halo? Ja rączki mam tutaj, to się samo teraz rusza. Nie zrobisz tego. No dobrze, może ja wrócić w każdej chwili do menu, żeby zagrać w to ponownie. Kolejna gra. Gra, która mnie najbardziej interesuje. Dead Trips, czyli coś, co widziałem, że wielu nagrywało, ale do tej pory nie rozumiem fenomenu tej gry. Musimy to sprawdzić. Naprawdę. Zaczynamy po prostu. Nic więcej, nie ma żadnych informacji o tym. Nic, kompletnie. To są gry, o których nic nie wiem. Ale wiem, że jestem policjantem i musimy teraz znaleźć jakiegoś seryjnego zabójcę, który zwie się Pani Śmierć. Przepraszam, po poprzedniej grze jeszcze nie jestem w stanie wytrzymać. Ostatnia ofiara została znaleziona w pewnym hotelu i dalej ten morderca tam jest. Dobrze. To idziemy go znaleźć. I zobaczymy, co się tak naprawdę stanie. Trochę to dziwne. Przepraszam, ale... Gdzie mam pistolet jako stróż prawa? Mogę zabrać ze sobą jakiś kluczyk do jakiegoś pokoju? O, mogę! Któż by się spodziewał? Mam pewne wątpliwości co do tej windy. Ale no trudno, wziąłem klucz do pokoju i idziemy zobaczyć na początek może scenę zbrodni. Czy nie możemy wezwać wsparcia w tym momencie, biorąc pod uwagę, że gdzieś tutaj jest morderca? Poważnie? Aha. Przecież ja znam ten model postaci. Aha, śmiertelne upadki. Już rozumiem, dlaczego to tak popularna gra. Przepraszam, ja muszę sprawdzić czas, czy tam wszystko można... Napisy końcowe będą trwały dłużej niż cała rozgrywka. Tak, to jest wszystko. Ja nie wierzę, że to jest wszystko w tej grze. Nie, tak nie może być. Nie, potem wróciliśmy do menu głównego. Na pewno tutaj jest jeszcze jedno głębsze dno. Załadujmy to w pełni i zobaczmy, co tutaj chodzi. Bo dostałem klucz, tak? Cześć, tam coś jeszcze jest poza tym kluczem. Widzicie, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Co muszę wziąć? Skakać nie mogę, no ale tego nie wezmę w takim razie. Okej, to spróbujemy to drzwi otworzyć, czy to jest to? Nie, tu nic nie ma po prostu, to było wszystko do tej pory. No to nic, zostało nam leżenie, the game.
Leżenie the game. W końcu się spotykamy. Albo inaczej, symulator leżenia w łóżku. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę miało jakieś głębsze... No bo teoretycznie uznałbym, że Dead Trips było tą śmieszkową gierką, chociaż teoretycznie to procedurą też było śmieszne, no ale teraz będziemy leżeć. Po prostu czas się zrelaksować. Rozpoczynamy. Relaks 17 lutego 2020 roku. Dzień bez internetu. Ale wiecie co? Powiem wam, że jest dosyć dziwna sytuacja, gdyż jak widać, czas mija szybko, ponieważ już przeleżeliśmy cały dzień. Jak się odwrócę, to pewnie będzie już kolejny dzień, który tutaj przeleżymy. Co po tym leżeniu? Jak długo możemy leżeć? I czy przypadkiem nie mogę zamienić samodzielnie daty w Windowsie, żeby zobaczyć, co by było, gdybyśmy zmienili na przykład rok? Czyli faktycznie zmienię sobie datę na przykład 2023. Nagle wszystkie programy, które miały zaprogramowane coś w wydarzeniach związanych z datą. O nie, pewnie mi abonamenty wszystkie poprzepadały w programach. Muszę, zanim włączę internet, zmienić tą datę ponownie na normalną, ale tu się nic nie zmieniło w samej grze. Nie zmienia się nic też w pobliżu, więc mamy jeszcze kolejny pokój i możemy siedzieć też z dziewczyną. Co? Sekunda. To jest inny pokój po prostu. To jest poważnie inny pokój. Ej, muzyka się włączyła jakaś. Witam państwa, włączyła się muzyka. Czas leci, czas ucieka. A jednak ta gra miała głębszy sens. Przeleżeliśmy całe życie. Całe świetnie życie przeleżeliśmy. Nie wierzę w to. Zrobił to faktycznie. Zaraz minie rok, odkąd leżymy. Moja postać tak jakby zaczyna się pompować czymś. Widzicie to, co ja widzę? Ona się pompuje powoli, zaraz tamten wyskoczy obcy. Ja naprawdę wytrzymam całą grę o leżeniu. Ci, którzy zwątpili w to, że ta produkcja za 4 zł ma głębsze dno, będą żałować, że nie obejrzeli do końca. Koniecznie napiszcie im w komentarzach, nie przewijajcie gry o leżeniu. Napiszcie im to, bo oni to ominą. Zobaczycie, oni ominą ten fantastyczny etap przemiany człowieka w gigantyczny balon. Skoro my cały czas leżymy i nie jemy, to jakim cudem tyjemy? To też jest dosyć ciekawe, ale zaraz gdzieś wyskoczy stąd Shrek. Ja wam mówię, to jest już pewne, że zaraz zobaczymy Shreka we własnej osobie. Cud życia i stworzenia na waszych oczach. Teoretycznie, przestępca, który wywalił się w drugiej grze, został urodzony w trzeciej grze, a zmarł i go sprawdzaliśmy w trzeciej, pierwszej. Co się dzieje z moim żołądkiem? Halo! Widzisz, Jaćka, wiosna, lato, wszystkich świętych, jesień, znowu zima. Czas płynie tak szybko. A ja zastosowane tutaj naprawdę jobla od tej gry. Symulator leżenia. Jestem z ciebie dumny. Jestem naprawdę z ciebie dumny, że to zagrałem, mówię wam. Ej, to coś ma twarz na górze. Oho, fajnie. Fajnie, wyleciałem. Pamiętajcie, link do oferty Play macie oczywiście w opisie pod filmem, serdecznie was zachęcam do skorzystania z niej, a tymczasem osobiście poszukam 3 gierek do nagrania. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, widzimy się kolejnym razem, po zobaczenia i cześć!